Poczekaj, poczekaj. Zasada jest prosta, nie głosujesz, nie komentuj. Weź mi powiedz, gdzie taka zasada jest zapisana? Ja się uważam za wolnego człowieka i powiem ci, że nikt nie zabroni mi się wypowiadać na pewne tematy. No ale to po pierwsze. Natomiast po drugie, pozwól, że się rozbiorę, bo się robi ciepło. Kurczę, dobrze, że mi tego nie zabroniłeś. I po trzecie, wreszcie wytłumaczę ci to tak. Z uwagi na to, że jestem osobą, która nie głosuje, która nie należy do żadnej partii, która za żadną partią się nie opowiada. W mojej opinii mam dużo większą możliwość rzetelnego i obiektywnego wypowiedzenia się na ten temat niż ktokolwiek inny. I nie stoi mi nic na przeszkodzie i nikt mi nie zabroni powiedzieć na przykład, że tak, jestem za reformą sądownictwa w Polsce. I co, w ten sposób popieram PiS? A jeżeli powiem, że uważam, że należy zreformować również prokuraturę, bo jest katastrofa, no to teraz PiSu nie popieram, a tak uważam. Jestem za tym, żeby ludzie podejmowali decyzje zgodnie z własnym sumieniem. Lewak. I uważam też, że znaczna część podatków powinna być zniesiona, powinniśmy wystąpić z Unii Europejskiej. I ZUS powinien być dobrowolny. Skrajny prawicowiec, Konfederacja. Na pewno. A jak powiem troszeczkę inaczej o sądach, że jestem zwolennikiem sprawiedliwych sądów i sędziów. No to pewnie jestem zwolennikiem Koalicji Obywatelskiej. A to tylko inne słowa, które też znaczą, że jestem zwolennikiem reformy. Pozdrawiam.